Siemka tamka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj hmm, nie wiem jak to bardziej zaklasyfikować, czy pod Albionczyka, czy pod zwykły Albion, ale chyba tutaj na razie jeszcze, przynajmniej na tą chwilę, nie wniosę jakiegoś konkretnego info, więc może sobie to wrzucimy na zwykły Albion. Zobaczcie, mianowicie przechadzając się po sali zwycięzców kolejnych sezonów, Możemy zobaczyć, że wszystkie foteliki są w najzwyczajniej w świecie puste. Także możemy sobie tutaj zjechać na różne te konkwerory, i będziecie tutaj widzieć, że wszystko jest puściutkie. Każdy jeden fotelik. Widzicie? Sezon czwarty, sezon trzeci wszystko jest puste. I o co tutaj chodzi? Te foteliki były po każdym sezonie zapełniane po kolei przez, można powiedzieć, postać gildii, która dany sezon wygrała. Więc jest to, można powiedzieć, taka już tradycja dość głęboka Albiona, gdzie no każdy, kto coś osiągnął, każda gildia, co coś osiągnęła, a gra jest nastawiona na taką grę gildyjną, ma tutaj już takie swoje na miejsce, nie do ruszenia, tak naprawdę, by się wydawało. że jest to miejsce, które już zostanie zapamiętane na zawsze. Taka po prostu hala sław. A jak się okazuje, jednak nie. Poznikały te ludziki I o co w tym wszystkim chodzi? No, zobaczmy pierw, czy jest w ogóle jakieś info na ten temat. Jak sobie odpolicie launchera, jeśli oczywiście korzystacie z launchera. Bo możecie oczywiście korzystać ze Steama, tam nie wiem jak się to odpala, ale chyba ludzie tego nie mają. Jest odnośnik, oczywiście zostawię wam link. Jest odnośnik do takiego krótkiego info, które wpadło dzisiaj 11 lipca, tak jak nagrywam o 9 rano. Hala zdobywców stoi pusta, posągi znikają bez ostrzeżenia. No i tutaj jak widzicie Bridge z 10 UTC Nadchodzą raporty o dziwnych wydarzeniach mających miejsce w miastach Albionu na całym kontynencie królewskim, bo posągi zwycięzców poprzednich sezonów. No i tutaj taka krótka historyjka, takie troszkę pierdo można powiedzieć, żeby tylko nadać temu jakiś tam mini klimatik RPG. I teraz tak, miasta królewskie szykowały właśnie dekoracje rocznicowe, a to nagłe wydarzenie wszystko przerwało. Zobaczcie, mam tutaj jedną informację, dekoracje rocznicowe. Mianowicie, nie pamiętam dokładnie, jaka jest data wypuszczenia Albionu, bo jeśli chodzi o Free to Play, no to było to jakoś w kwietniu, chyba 2019 roku, coś koło tego, ale na pewno był to kwiecień, więc to na pewno nie jest ta rocznica. Ale jest jeszcze data. Albion Online Release Date. O, zobaczcie, 17 lipca 2017, czyli akurat praktycznie za tydzień. No, teraz tak, albo będzie tutaj coś ciekawego, bo jest trochę już czasu, od kiedy wskoczył ten duży update. I można powiedzieć, dobra, pracują faktycznie nad kolejnymi dwoma zmianami. Mianowicie jeszcze Frosty i Arkejny mają dostać swoją aktualizację, ale no ile ludzi do tego potrzeba? Myślę, że mają znacznie większe zasoby i nie tylko nad tym pracują, więc w związku z rocznicą, i to piątą rocznicą, więc jest to w miarę okrągła liczba, jak na gierkę MMO, no to myślę, że. Coś ciekawego może się pojawić. Słuchajcie tego. Co roku pojawiały się rocznicowe solówki i grupówki. I myślę, że już mamy tego bardzo dość. Może na piątą rocznicę rozpoczną event na skalę inwazji awalańskiej? No, byłoby fajnie. Chociaż myślę, że nie wyrobiliby się z czymś takim. I raczej możemy po prostu liczyć na coś ciekawszego niż po prostu zwykła rocznica, ale też nasze oczekiwania nie powinny być jakieś mega wygórowane. Czyli spodziewajcie się na pewno, że będzie boost do EXPA. Co roku, jak jest rocznica, jest boost do EXPA na tydzień 25% na wszelaki fame oprócz fameu PVP i. Do tego może bo teraz mamy jeszcze aktywności prawda, dzienne No i te kilkudniowe, może coś z tym będzie związanego. Spodziewamy się na pewno jakiegoś mini eventu, który no myślę, że raczej na skalę będzie takiego, wiecie, eventu wielkanocnego, ale event wielkanocny w tym roku był fajny, bo mieliśmy te jajka, które były po parę baniek warte. Także tutaj, jak ktoś chciał sobie dziabnąć, to faktycznie mógł na tym zarobić. Także myślę, że jest naprawdę tutaj jakaś mała informacja ukryta, której nie widzimy. Na pewno, Na pewno jedna jest najważniejsza: że po prostu będzie to związane z rocznicą Albiona, piątą rocznicą, czyli za niecały tydzień. To jest pewne. Ale czy coś w związku z tym rady starszych w miastach debatują nad zniknięciem posągów, wysłano też drużyny poszukiwawcze. Niestety, póki co, tylko drapią się w głowę, zastanawiając się, co się stało. Być może po prostu, na przykład będą dungeony, w których będą dropiły jakieś posągi. Spekulacje totalne. Jeśli ktoś o czymś w ogóle słyszał, gdzieś jakieś przesieki, to oczywiście możecie w komentarzach zostawić wasze przemyślenia albo, albo właśnie jakieś informacje. Także może coś w związku z tymi posągami, że trzeba będzie na przykład fragmenty posągów znaleźć gdzieś na mapie i zwrócić je do miasta i dostać za to kasę cokolwiek. Ale właśnie coś z tym związanego prawdopodobnie będzie. Więc tak jak był event z jajkami na Wielkanoc, to tutaj coś wokół posągów pewnie będzie się działo na rocznicę i prawdopodobnie będzie można coś sobie fajnie zarobić albo silvera. Albo jakieś fajne skiny. No jeszcze zobaczymy. Ale na tą chwilę, no to chyba tyle ze spekulacji. Także, no cóż, co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do następnego.